Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami 21 dnia 2 miesiąca 2024 roku. Kłaniam się, witam serdecznie Was, drogie siostry, drodzy bracia, zgromadzonych dziś wokół rozważania słowa na codzienniku biblijnym chrześcijańskiej telewizji internetowej. Dziś chcemy posłuchać Jezusa, Pana Kościoła, który zwraca się do nas również w słowie wyjętym z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału 22 wersetu. Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Jestem pewien, że człowiek, który potrafiłby wymyślić, opatentować, stworzyć maszynę, która byłaby zdolna odczytywać nasze myśli, te ukryte, te niewypowiedziane, zarobiłby dużą fortunę. Jezus, gdy tylko spojrzał na siostrę, brata, człowieka, wiedział, jakie są myśli jego serca i wiedział, z jakim problemem przychodzi do niego. Wiedział, czy jest to ktoś, kto poszukuje uzdrowienia, czy jest to ktoś, kto chce zostać jego naśladowcą, czy też jest to ktoś z zupełnie innego obozu. Obozu faryzeuszy, uczonych, którzy chcieli zniszczyć autorytet Jezusa, podważyć jego nauczanie i nazwać go bluźniercą, oskarżyć i na podstawie tych oskarżeń skazać go, do tego doprowadzili nawet na śmierć. Przed chwilą wydarzył się cud. Człowiek sparaliżowany od urodzenia, który nie potrafił samodzielnie chodzić, został przyniesiony przez przyjaciół i uzdrowiony przez Jezusa. Ten cud powinien wywołać zachwyt, radość, szczęście. Jednak tak nie stało się u wszystkich. Dlatego Jezus pyta: jakie są myśli waszego serca i dlaczego one są złe? Dlaczego nie zachwycacie się? Dlaczego nie jesteście szczęśliwi i radośni, ale ciągle wasze myśli są gdzieś zaciągnięte chmurą, wasze oblicze zasępione, a wasze serce przepełnione nienawiścią? My często też tak mamy, że spotykając niektórych ludzi na drodze naszego życia, wiemy albo domyślamy się, jakie myśli względem nas ma ta osoba. I nie czujemy się wtedy skomfortowo w takim towarzystwie. Nie czujemy się wtedy szczęśliwi. Bóg mówi: to, co zasępia twoje oblicze, co powoduje, że twoje serce się nie cieszy, to twoje grzeszne myśli, twoje grzechy. Chcę cię dziś od nich uwolnić. Chcę dziś, tak jak do tego sparaliżowanego człowieka, powiedzieć: wstań, wejdź w łoże swoje, bo odpuszczone są twoje grzechy. Każdy, kto zostanie uwolniony, może o własnych siłach, z radością, przepełniony szczęściem, pójść do życia i zupełnie inaczej myśleć o innych i o tym świecie, który go otacza, bo wie, że Chrystus, Bóg, za te grzechy jego i winy zapłacił. Idź i nie czyń już tak więcej, mówi Jezus do jawnogrzesznicy. To znaczy, nie pozwól, żeby te stare grzechy znowu cię przykuły, sparaliżowały, ale również spowodowały, że będziesz bardzo mocno zakorzeniony w swoim starym myśleniu. Zacznij myśleć na nowo i zacznij żyć na nowo. Któż może powiedzieć: oczyściłem swoje serce i jestem wolny od grzechu, pyta w przypowieści Salomon. My już możemy tak powiedzieć, bo my znamy odpowiedź. Odpuścić nasze grzechy. Kto może oczyścić nasze serce, abyśmy byli wolni od grzechu, może tylko Jezus. I to pod Jego krzyż zdążamy w tym czasie pasyjnym. Pod tym krzyżem chcemy dostąpić oczyszczenia, obmycia, nawrócenia i rozpoczęcia zupełnie nowego, innego życia. Nie pozwól, aby twoje myśli cię sparaliżowały. Nie pozwól, aby te grzechy, które były twoim, moim balastem, na nowo powróciły jako bagaż, z którym pójdziemy przez życie. Chrystus cię uwolnił. Bądź wolnym człowiekiem i wołaj za psalmistą: stwórz serce czyste we mnie, a ducha prawego odnów we mnie. Czystego serca, prawego ducha,
życzę Wam i sobie na cały dzisiejszy dzień. Niech Pan Bóg Wam w obfitości pobłogosławi. Zostańcie z Bogiem.